Państwu. Na małżonka obliczyła, że to jest najprawdopodobniej 16 spotkanie w tym samym szkoleniu. Ja chciałbym przedstawić dzisiaj Państwu dwie osoby. Panią Aleksandrę Balasia, która bezpośrednio dotknęła się tego historycznego w tej chwili zdarzenia, jakim były wypadki w czerwcu 1956 roku. A pan Jacek Kul miał wtedy 13 lat i trochę, a ja miałem 9, niecałe. W ten sposób. Pan Jacek Kul już troszkę zaczyna fotografować, a ja jeszcze nie, a przynajmniej nie pamiętam. Myślę, że to robiłem rok, dwa lata później. Zacząłem. I proszę Państwa, skąd się wzięła ta wystawa? No, można powiedzieć, że przełożenie jest bardzo proste. To dlatego, że mamy w pewnym sensie okrągłą 60. rocznicę tego, co się działo. Ale to nie jest do końca prawda, bo mi się od dłuższego czasu marzyła jakaś taka wystawa, która by była jakąś taką retrospekcją, tylko nie wiadomo czego i dlaczego. W ten sposób. I akurat tak się porozumiałem z panem Jackiem, że to spełnia te zadania. I spełnia te zadania dlatego, że mamy zdjęcia z wypadków poznańskich 56 roku tam, a tutaj natomiast w tych dwóch salach mamy coś, co się wydarzyło teatralnie znacznie później. Ja nie będę tutaj uprzedzał, to Jacek o tym powie, co chcę mówić, ale jest to pewna ocena, pewien osąd może, który mógł sobie każdy wyrobić, będąc na tym przedstawieniu. Zdjęcia są z tego przedstawienia. I tak myślę, że w dzisiejszym świecie, który jest światem jednorazowym, bo ja widzę, jak młodzi, to znaczy w okolicach 50. roku życia i młodsi, no tak przepraszam, muszę powiedzieć, dziwne to i śmieszne, ale tak jest. Im młodsi, tym mniej zatrzymują się na tym, co robią i tym mniej mają przemyśleń o tym. Dlaczego? Dlatego, że na przykład ja mam takie doświadczenie, że młodzi ode mnie z reguły nie mają doświadczenia. Dlatego, że nie pamiętają tego, co robili. Albo pamiętają w znikomym tam, no, kilku procentach, można powiedzieć. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Być może by były potrzebne jakieś badania socjologiczne, może nie tylko. Problem jest taki, że jak na przykład przyjdzie coś do wykonania podobnego lub skrajnie niepodobnego, ale gdzie jakieś rzeczy, przynajmniej myślenia są wspólne, stają przed tym problemem tak, jakby stawali przed zupełnie nowym problemem. I robią wszystko zupełnie odmiennie. I myślę sobie, że to samo w jakiś sposób się wydarzyło z naszą pamięcią historyczną. Nie wiem, czy tutaj nie bzdurza, ale to są moje osobiste odczucia. Każdy z Państwa może mieć różne i dobrze, że się dobrze różnimy, bo wtedy się możemy ubogacać o pewne elementy, których nie zauważamy, a ktoś inny je zauważył. Mianowicie, ja niedawno temu, ja już kończę, byłem na grobie mojej babci. I ta moja babcia urodziła się w 1868 roku. No, nie było wtedy żadnego powstania, ale ja sobie przypomniałem, że ta babcia opowiadała mi, mając już powyżej 90 lat, 91, 2, 3, bo jak miała 94 lata, to zmarła, bo była oparta, tak może by do setki dożyła. No i chciała się leczyć po prostu. No. I że jej opowiadano o tym powstaniu, które było kilka lat wcześniej, zanim się ona urodziła. Chociaż w Wielkopolsce tego powstania przecież nie było, ale przez cała masa ludzi przekraczała granicę, żeby w tym powstaniu brać udział. Cała masa ludzi wie, w jaki sposób wspomagała i cała masa ludzi potem usiłowała się przedostać do Niemiec, nie chcąc być wywieziona. Większość z nich niestety władze pruskie zawróciły z powrotem, za wyjątkiem tak zwanych ziemian, bo wtedy ziemią to nie obejmowało. Ustawa stanowiła, że jeśli ktoś jest posiadaczem ziemskim, no to zostaje.
I rzecz jest w tym, że przypomniałem sobie, że przecież ta babcia dużo mi opowiadała o pierwszej wojnie światowej, opowiadała mi o drugiej wojnie światowej. I w związku z tym ja żyję z pewnym bagażem doświadczeń. I następny ten bagaż doświadczeń to są właśnie te wypadki 56 roku, żeby tak eufemistycznie powiedzieć w skrócie tutaj, prawda? Potem powstanie Solidarności i myślę, że nie tyle osąd, bo to takie jest trochę pejoratywne wyrażenie, ale pewne sprawy dobrze jest zostawić po prostu historykom, prawda? Chociaż z tej perspektywy to my już coś na coś widzimy, bo to już jest 60 lat, ale te młodsze sprawy, no to myślę, że jeszcze te nasze widzenia nie musi być takie dobre, bo to tak z reguły się po kolei układa. W związku z tym, proszę Państwa, ja proszę, żebyście Państwo w tej chwili posłuchali Pani refleksji na temat tego, co się wtedy wydarzyło, a potem zabierze głos twórca tej wystawy, Pani Asypko. Aleksandra Banasiak, pielęgniarka. Nie wiedząc o niczym, z moją siostrą mieszkam w szpitalu na trzecim piętrze, na ulicy Mickiewicza. No wiadomo, że równoległa do Kochanowskiego. Myśmy wyszły gdzieś koło 9 na dworzec po ojca, bo miał przyjechać z bratem moim, bo egzamin miał stawać. No nic, idziemy na ten dworzec, ale widzimy, że wszyscy gnają na plac Adama Mickiewicza. Na placu to, co się widzi na zdjęciach, tak to było. Około, nie wiem, bo ja wtedy nie liczyłam, w każdym razie tłumy ludzi. Co mnie urzekło? Urzekły mnie te plakaty, które są tam, na przykład żądamy chleba. Ni stąd, ni zowąd pokazywały się co rusz inny. Na tramwajach powieszone się zastanawiałam, skąd to się tak szybko bierze. No ale poznaniacy są zaradni. Przez mikrofon słychać, jak ktoś mówi: poznaniacy, nie depcie prawników. I ja to sobie pamiętam. I teraz przychodząc tutaj, zobaczyłam takie zdjęcie, gdzie nigdzie nie jest publikowane to zdjęcie. I słuchajcie, to zdjęcie mnie tak urzekło, że ja nie wiem, jak to zdobyć, żebym ja sobie chyba zrobię zdjęcie tego zdjęcia. I to jest dowód, że poznaniacy nie deptali trawników. Tam jest taki, zobaczycie Państwo, taki mały płotek i po prostu z mikrofonu ktoś mówi, jacy poznaniacy w tym czasie byli porządni, no po prostu nie robili problemu. Następna sprawa, jaka mnie urzekła, to jak zrzucali te flagi czerwone z Białego Domku, czyli z Domu Partii, i rzucali na ziemię. Ktoś tam zawiesza już biało-czerwone, znowu się zastanawiałam, skąd oni to brali, ale później doszłam do tego, bo się pytałam, że brali z Domu Partii, bo w Domu Partii jednak tak te flagi leżały, więc oni od razu tam powiesili. A my z tą moją siostrą, jeszcze tam grupka takich mniej więcej jak my, poszliśmy te flagi czerwone deptać. I te śpiewy patriotyczne. To była taka pierwsza część mojego bycia i mojego dnia 28 czerwca. Jeszcze byłam na Młyńskiej, no ale na Młyńskiej tylko widziałam, jak to więzienie jest otwarte, jak wychodzą ci manifestanci zamknięci. Proszę Państwa, ja nie wiedziałam, jak mówili, że delegacja Cegielskiego jest zamknięta. Ja się zastanawiałam, co to jest Cegielski. Ja nie wiedziałam, co to jest Cegielski. Bo ani nie czytaliśmy prasy, ani nie było radia, ani niczego nie było. Świadomość moja była żadna. Byłam w otoczeniu moich kolegów w szpitalu. Żadnych innych tam osób nie nawiązywałyśmy kontaktu, bo żyłyśmy w swoim życiu. I tak
taka była ta moja świadomość. No i jak zobaczyłam na tym, jak ci więźniowie wychodzą, to było coś też fajnego, że wychodzą, że radośnie, że dziękują. No i tam nam się przypomniało, że przecież jest ten ojciec. I ten ojciec przyszedł i już był na moim pokoju na tym trzecim piętrze. A my sobie idziemy Libertą Poznańską na ulicę Zacisza, bo tam było wtedy wejście do szpitala. No i ten ojciec jest na górze, naturalnie, czemu was nie było? Później się zorientował, że coś się dzieje. W tym my opowiadamy ojcu. Znowu idzie ten tłum ludzi z tej Młyńskiej, idzie na Kochanowskiego. I znowu te śpiewy, ci ludzie idą ze śpiewami. My mamy otwarte okno i słuchamy, słyszymy tego. To zupełnie takie było piękne. Do czasu, kiedy nie padły pierwsze strzały. Była w domu, w pokoju moim. O tym, jak padły pierwsze strzały, to krzyki ludzi. Tu są ranni, niech ktoś przyjdzie, niech udzieli pomocy. Przecież tu jest szpital, ktoś może przyjść. No to ta młoda dziewczyna, co zrobi? Ubieram się fartuch w czepek i idę. Naturalnie najpierw po opatrunki, bo wiedziałam, że jak ranni, to trzeba mieć opatrunki. I to już jest ten drugi etap mojego dnia, 28 czerwca, do 20 godziny, kiedy została ogłoszona godzina milicyjna. Naturalnie zbierałam rannych pod kulami. Byli ciężko ranni. Chłopak wychodzący z czołgu, manifestant, bo tak się złożyło, że jak czołgi przyjechały, to ci czołgiści wyszli z tego czołgu, weszli manifestanci. Też nie miałam pojęcia, jak to się stało, dlaczego wyszli. Teraz jak przyjechało to wojsko zmilitaryzowane, to naturalnie ci manifestanci z tego, tam były dwa czołgi. Poznańska i blisko Kochanowskiego odwróceni do strzałami, tymi lufami na Kochanowskiego. I ten chłopak wychodzi, podnosi białą chusteczkę na znak poddania. A żołnierz polski, który stoi z bagnetem, po prostu uderza go w brzuch, krwawi, od razu struga krwi. No to przecież nie ten żołnierz będzie nosił tego rannego, tylko manifestanci od razu podskoczyli, przynieśli razem, to znaczy ja prowadziłam, oni dźwigali. I takie wypadki, jeszcze był jeden taki żołnierz, który też dostał postrzał naprzeciw Urzędu Bezpieczeństwa, też takie ciężkie i trudne momenty, gdzie naprawdę u niego to już jelita wychodziły na wierzch. Więc ja jakimś cudem wtedy miałam taką ładną, kroszową suknię i po prostu nakryłam te jelita suknią, no i manifestanci zanieśli do szpitala. A do tego rannego żołnierza leżał naprzeciw ubowców. I zawołali mnie ubowcy, bo manifestanci nie mogli tam wejść, bo były strzały. I ubowcy mnie wołają, że jest ranny, żeby udzielić mu pomocy. Siostro, jest ranny, niech siostra przyjdzie do nas. Manifestanci, nie, niech siostra nie idzie, bo to pułapka. No i ten ranny zostaje zaniesiony do szpitala. W tym czasie lekarze mnie się pytają, czy ja z nimi pójdę do Urzędu Bezpieczeństwa. No naturalnie. Z nimi bym się, to znaczy z nimi się nie bałam, ale znowu jak wchodzimy do tego Urzędu Bezpieczeństwa, te krzyki, te gwizdy manifestantów, te wołania do ubowców, idziecie do naszych wrogów, kim wy jesteście i tak dalej. No lekarze tłumaczą, że taka jest nasza powinność. Więc to był ten trzeci dzień, ta druga część mojego dnia 28 czerwca. Najtrudniejszy.
I najbardziej dla mnie pamiętliwy jest ta następna czynność, jaką ja spełniałam, a mianowicie przychodziły rodziny szukać swoich najbliższych, bo nie przyszli, bo nie tego, czy tu są w szpitalu, czy są ranni. Jeżeli byli w księdze ruchu chorych, nazwisko i imię, nasz szpital udzielił wtedy 200 porad ambulatoryjnych. I jeżeli było napisane nazwisko i imię, że leży na oddziale, to było wszystko dobrze. I wtedy rodziny się zaprowadzało do danego rannego. Ale jeżeli przy krzyżyku, przy nazwisku był krzyżyk, to znaczy, że nie żyje. I takich krzyżyków w naszym szpitalu było 10, bo 10 zabitych leżało w kostnicy szpitalnej, którą trzeba było tę kostnicę, to znaczy była jedna kostnica, trzeba było drugą uruchomić, bo to była mała klitka i po prostu tam się nie mieścili. I proszę Państwa, przychodzą rodziny, zaprowadzam ich, ale nie sama, bo po prostu oni tak byli przerażeni, wiedziałam, że sama nie dam rady ich utulić i szli ze mną lekarze. I ta rozpacz, przyjechała pani szukać swojego męża. I okazuje się, że ten jej, to znaczy szukać swojego narzeczonego. Bo to był czwartek, a w sobotę mieli mieć ślub. I on przyjechał do Poznania po obrączki ślubu. No i został zabity. Co ta pani w tym ósmym miesiącu ciąży, jak się rzuca na tego swojego narzeczonego. Po co nam to wszystko, jak ja będę żyła? Słuchajcie Państwo, nie szło jej od tego zabitego oderwać. I to jest taki właśnie rodziny, które przybywały i odwiedzały i były w tej kostnicy. Ta pani Kubiak, ten chłopak, który był tym bagnetem raniony, to też przecież też nie przeżył. I jeszcze chcę powiedzieć, że jak on był operowany, to w tym czasie sala operacyjna była na drugim piętrze i na salę operacyjną padał strzał. To takie były dwa momenty, gdzie padły strzały. Lekarze musieli się trochę schylić, ale nie z tego powodu umarł ten chłopak, tylko po prostu był tak ciężki stan, że nie szło doprowadzić go do tego, żeby żył. Ta matka tego jedynaka była wdową. No zajmowała się, no to sobie wyobraźcie tą rozpacz. I to jest właśnie ten mój 28 czerwca. Jeszcze w trzecim dniu, chcę powiedzieć, że cały personel, nikt nie szedł do domu, myśmy nie poszli do naszych pokoi. Ja przynajmniej nie byłam do soboty, do 8 rana. Dyrektor powiedział, że trudno, musisz, bo on na po imieniu mi mówił, musisz jechać na urlop, bo to jest niemożliwe, żeby... A już chodzili i już rozpytywali ci, co tam byli na tym Kochanowskim, w tym Urzędzie Bezpieczeństwa, więc wysłał mnie do domu, ale znaleźli mnie. Bo ja pojechałam w sobotę, w niedzielę już po mnie przyjechali na przesłuchanie, ale nie było nic takiego, po prostu trzymali mnie chyba 4 godziny i ciągle pokazywali mi zdjęcia, co widziałam, czy widziałam tego, czy nie widziałam tego. Ja im odpowiadam głupio, bo ja mówię, przecież panowie, widzieliście, co ja robiłam, że ja nie patrzyłam na ludzi, tylko patrzyłam na to, co się dzieje i nie mogę znać niczyjej twarzy. Także po długim czasie, no jeszcze taki epizod z naszymi zeznaniami w sądzie. Rozpoczęły się procesy, to muszę wrócić do bycia w Urzędzie Bezpieczeństwa.
Ja tam udzielałam pomocy kobietom, które były zdenerwowane. Wiadomo było, że, bo oni powiedzieli, że jest, są rodziny i są bardzo zdenerwowane, żeby w jakiś sposób im pomóc. Więc ja taka, znaczy, w takich czarnych butelkach były lekarstwa, takie przynajmniej na uspokojenie, nazywało się Lubrokal. I z tym Lubrokalem, z jednym kieliszkiem, szłam tam wszystkich, częstowałam. Natomiast jeżeli ktoś był ranny, ale ranny był raczej nie na parterze, tylko na piętrze, to już też lekarze udzielali mu pomocy i lekarze stwierdzali zgony, to znaczy było dwóch zabitych. I po opatrzeniu tych osób lekarze się pytają, proszę nam powiedzieć, jak to się zaczęło. My pracujemy w szpitalu, jesteśmy. Robimy wizyty, udzielamy porad chorym, a tu ni stąd, ni zewąd są zagrożeni rani. No to ten oficer mówi tak, manifestanci na nas zaczęli rzucać kamieniami. To myśmy jeszcze dali spokój. Następnie rzucali na nas butelkami z benzyną. No to wzięliśmy hydranty z wodą i się ich rozpędzali. Natomiast on powiedział, że jak zobaczyli, że jest skulana beczka z benzyną, to po prostu wiedział, że nie mogą dopuścić do tego, żeby podpalili ten biały ich domek. I też lekarze się jeszcze zaczęli pytać, to byście zaczęli strzelać tak. Myśmy zaczęli strzelać i takie po prostu nie mieliśmy innego wyjścia. I ta nasza wiedza przydała się mecenasowi Chełmińskiemu, który nas powołał na świadków w procesach tych zamkniętych. Bo cały czas procesy szły w tym kierunku, że to manifestanci zaczęli się. Nie łubowcy, manifestanci. Tam jeszcze była taka dyskusja na ten temat, że ten Romek Strzałkowski przecież to jego kolega go zaszczelił, bo przecież gdzie byśmy do dziecka szczelali. Takie były tam w tym dyskusje. No a my tu idziemy i mówimy, że z Urzędu Bezpieczeństwa żeśmy się dowiedzieli i zeznajemy to, cośmy widzieli. I ogłoszono po naszych zeznaniach przerwę w procesach. Po przerwie Gomułka doszedł do władzy. Z amnestią ogłosił żelazna kurtyna na czerwiec. I tak wyglądał mój dzień. I moje czasy. I teraz się cieszę z jednego. Że mimo wszystko jesteśmy w lepszych czasach teraz. Że już możemy mówić, co chcemy. Bo nie wiem, co Państwo powiecie na to, że przecież wtedy walczyli o prawo, o wolność, prawo, o chleb, prez z ruskimi i tak dalej, ale walczyli również o wolność słowa. Także tak wygląda mój czerwiec. Ja bym chciał uzupełnić pani słowa. Pan mówił o paru ofiarach takich szczególnych, które pani widziała w swojej pracy i spotkaniu. Chciałbym powiedzieć, że tych ofiar było 56, 57. Tak, ale... Różne są zdania. Co do jednej osoby jest jakaś sprzeczność, nie wiadomo dlaczego. Rannych było, wiadomo, dużo więcej. 800? Tak, około 800. Dlaczego chciałem jakby zamknąć, podsumować, jakby na koniec powiedzieć, bo pani nie podniosła tego. Mówiła pani o kilku ofiarach takich szalenie drastycznych, z którymi pani miała kontakt, tak. I to na pani wywarło największe wrażenie.
Ja po latach, śledząc różne publikacje, dowiedziałem się dokładnie, ile tych ofiar. Przez długi czas nie wiedzieliśmy, ile tych ofiar było, bo wiadomo, jaka była polityka i dlaczego tak się działo. Dowiedzieliśmy się po czasie, wiemy, że tyle akurat było, tyle więcej rannych. Wśród tych ofiar była jedna taka ofiara dla mnie bardzo, bardzo ważna, to znaczy trudno powiedzieć, że ofiara ważna. Postać Romka Strzałkowskiego. Romek był moim przyjacielem. Chodziłem z nim do jednej klasy i przez ostatnie 2 lata jego życia bardzo się z nim przyjaźniłem. Chyba mogę o tym powiedzieć, pomijając na razie moje zdjęcia, bo o tym na końcu tylko powiem, albo Państwo się ocenią. Natomiast Romek Strzałkowski chodził do szkoły 40 na rogu Garbar i Mały Garbar, gdzie ja również chodziłem od 2 klasy. On doszedł dopiero na ostatnie 2 lata, kiedy przeszedł ze szkoły muzycznej bodajże, albo uzupełniał jednocześnie muzyczną i kończył podstawową. Nie powiem, nie siedziałem z nim w jednej ławce, ale byliśmy w jednej klasie. Przyjaźniliśmy się dosyć znacznie, hobby, znaczki, książki, lodowisko, randki pierwsze, bitwy. Był bardzo szalony, taki trochę powiedziałbym dziki. Nie wiem, czy miał ADHD, czy nie, to do tego się już chyba nie wrócił. To jeszcze nie było znane. Tak, ale mam ślady na ciele, gdzie mnie po prostu skaleczył. Raz cegłą, raz floretem i taki był cały Romek. Przez matkę, która przychodziła do szkoły, pytając się nauczycielki, czy był grzeczny. Jak usłyszała, że nie, wyciągała pasa i przed całą klasą go lała raz po rękach, raz po dupsku. I taka była jego matka, która go katowała, jeśli chodzi o grę na pianinie. To jak rodzice Beethovena, tak ona mniej więcej można porównać jego. I on uciekając z tego domu, gdzie był tak terroryzowany, przychodził do mnie. I godziny spędzaliśmy wspólnie na różnych tematach i na różnych sprawach. Zginął. Ja w tym samym czasie byłem też w mieście. Ja nie zginąłem. Ojciec robił parę zdjęć. Pamiętam wtedy, ja próbowałem też. Parę prób jest tam. Dokładnie nie wiem, które są moje, które są ojca. Ale na jednym ze zdjęć ojciec mnie sfotografował. Ja tam jestem po lewej stronie na schodach Urzędu Wojewódzkiego. Tak. Ten mały? Tak. Właśnie się zastanawiałam, kto to jest, bo sobie, no przecież to nie jest Rom. Nie, nie. No. Patrzyłem na wiele zdjęć archiwalnych Romka, szukając Romka, ale na żadnym ze zdjęć nie znalazłem. A znałem go dobrze i pamiętałem i mam zresztą zdjęcia z klasy robione w ostatnim roku, kilka dni przed śmiercią, kiedy fotograf przychodził do szkoły i robił w połowie roku, robił w klasie, a na koniec roku, to było autentycznie parę dni, bo to było 22 lipca bodajże, zrobił nas na boisku szkolnym. Ale lipca? Czerwca. I tyle chciałem, jak gdyby, a propos co do ofiar, bo... Ale naturalnie oskarżony 56 łączy się przede wszystkim z ofiarami krwi, które to swoją krwią utorowały, powiedziałbym, drogę, rzekę krwi, czyli drogę krwi do wolności. Tak bym to określił. Nie wiem, może nikt tego tak nie określił. Ja to tak w tej chwili jakoś mi przyszło na myśl, takie porównanie zrobić. A ja mam jeszcze takie pytanie. Czy Państwo wiecie, dlaczego Romek został bohaterem i ma swoją tablicę i ulicę? Ja myślę dlatego, że był najmłodszym z ofiar, 13-latek jedyny. Tak. Nie jedyny. I to mówią, że podniósł sztandar, który tramwajarka dostała ranna. To jest bardzo ciekawe, bo matka jak już trochę odsapnęła z tej swojej żałoby, to chodziła po ludziach, czy ktoś, i pokazywała zdjęcie, czy ktoś widział tego chłopca, kto z nim był, czy ktoś może coś powiedzieć. No nie mogła z nikogo znaleźć, ktoś jej tam podpowiedział, że on tam był blisko, chodził po ulicach, ale dalej też nie widział. Ale mówi, że w szpitalu,
szpitalu na Przybyszewskiego leży pani, która może coś wiedzieć. Właśnie to jest ta tramwajarka, która została poszczerona i Romek, jak ona padła, to Romek podniósł tą flagę. Ale też nikt nie wiedział, że to jest Romek. Natomiast jak ta matka poszła do tej pani, pokazuje to zdjęcie, czy wie, a ona mi stąd nie zawoła, mówi, tak, to jest chłopiec, który jak ja upadłam, to on ode mnie wziął ten sztandar. I stąd jest ta jego bohaterstwo, no bo to naprawdę pod tym Urzędem Bezpieczeństwa chodzić, dziecko chodzi z tą zakrwawioną flagą, to o coś świadczy o czymś. Także stąd tak sobie do tego, bo jest, znam historię, bo naturalnie dużo ma pretensje o to, czemu Romek Strzałkowski, a czemu nie tam, bo jest młodszy jeden, zginął, ale proszę Państwa, zginęło 18 dzieci. No nie podoba. 17. Był jakiś młodszy. Tak, był taki Jankowiak się nazywa. To może... Leży na tym, niekoniecznie wszystko piszą. Też historycy, nie wszystko. Może wracając jeszcze do mojego wątku, tak? Przepraszam, można. Można. Jest taka sprawa. Mamy rok 56, potem jest 25-lecie wypadków, tak nazwano w cudzysłowie, tak. Wypadki poznawcze. Właśnie, wiemy dokładnie, że nie można tak nazywać. Jest zdegradowanie, a gdyby obniżenie rangi i w ogóle tej zasługi robotników. Rewolucja, mówią niektórzy. Inni inaczej określają, ale nie chodzi tu w wypadku słowa, chodzi o istotę i to, co najważniejsze. Prawda? Powstanie. I mamy rok 81, mamy rok 25-lecia wypadków i mamy spektakl, odważny spektakl Izabeli Cywińskiej w Teatrze Nowym, gdzie było mi dane już od paru ładnych lat, bo od 73 robić zdjęcia do spektakli premierowych zdjęcia. I między innymi jako jedyny robiłem taki pełny zestaw zdjęć archiwalnych, zdjęć prasowych, a mianowicie są, a one to właśnie są tutaj na wystawie. Oczywiście nie są to wszystkie, starałem się wybrać jakieś takie najważniejsze, najistotniejsze i może krótko parę słów powiem na temat tego, żeby już skończyć temat i żeby Państwo mogli spokojnie obejrzeć. Spektakl był wyjątkowo odważnym spektaklem, ponieważ był zrobiony przez Izabelę, reżyserowany przez Izabelę Cywińską i późniejszego jej męża Janusza Michałowskiego na podstawie zeznań świadków w procesie przeciwko sprawcom tych wydarzeń. Opracowany przez reżyserkę Włodzimierza Branieckiego, który w tym czasie pracował w Teatrze Nowym. Między innymi prowadził również, był kierownik galerii, Galeria Nowa, do której miałem okazję w 1976 roku mieć wystawę artystyczną o balecie z kolei Dziewieckiego. W scenariuszu wykorzystano nagrania Polskiego Radia z procesów, przemówienia polityków, materiały prasowe z 1956 roku oraz relacje naoczne świadków, takich między innymi jak pani, a także wierszy Stanisława Barańczaka, Zbigniewa Herberta i Taniego Pawlaka. Tak by można krótko opisać ten spektakl. Cóż ja mogę więcej powiedzieć? Poza tym, jakbym chciał wytłumaczyć, dlaczego co jakiś czas powtarza się scena z audytorium ówczesnych politruków, którzy na estradzie, to się inaczej nazywało, w czasie manifestacji różnych pierwszomajowych 22 lipca przyjmowali, że tak powiem, hołd od robotników i chłopów, którzy maszerowali w słynnych procesjach przed nimi, prawda? Jakby kłaniając się i salutując. I tu jest jak gdyby, począwszy od tego rozłożenia zupełnie tej płaszczyzny jakby książki, ta książka jakby zamyka pewną historię, która się wydarzyła dzięki tym wypadkom, jakie miały miejsce w Poznaniu. Zamyka po prostu, powiedziałbym, ten okres, oczywiście nie do końca zamknął się w tym czasie, bo nie było takiej możliwości, ale
od momentu tego poprzez takie stopniowe zamykanie, tam jest scena, gdzie zupełnie prawie jest zamknięty. Ten spektakl pokazuje, jak gdyby wychodząc z tego czasu wcześniejszego, a mianowicie z czasu tych defilad pierwszomajowych i tam 22 czerwcowych, gdzie jest taka scena z balonikiem i tak dalej, gdzie oni radością, nakazem, że mogą stracić pracę, mogą mieć większy bilet, musieli niestety stawiać się na zbiórkę. Ja pamiętam te czasy w szkole, jak musieliśmy, bo potem mogło być problematyczne z ocenami i w ogóle z wynikami szkolnymi. I ten okres jest jak gdyby pokazany tutaj Izy, sięgając do tego wcześniejszego okresu przed i pokazane, kiedy ostatnim zdjęciem tam jest, gdzie jak gdyby zamyka tą całą historię. Iza była bardzo odważna, pokazując to przecież dosyć krótko po tych wypadkach, kiedy jeszcze wiadomo 81 rok, co to był za rok. Zaraz jeszcze sobie. Wtedy, tak, krótko przed zakończeniem stanu, odwieszeniem i między innymi przez to no, posadzono ją i wiemy, że siedziała w dwóch miejscach. Ale to tyle, jeśli chodzi o mnie, o moją fotografię, o ten spektakl, który udało mi się uwiecznić, bo to jest jak gdyby połączenie tych naocznych, tych wypadków autentycznych, pełnych krwi i traumatyzmu, walki o chleb, o wolność, o lepsze życie i o inny ustrój, czyli jak gdyby uwolnienie się od tej niewoli, która niestety jeszcze w tamtym czasie była, a wiemy z czyjej strony. I ten spektakl jak gdyby w połączeniu ze zdjęciami z tych autentycznych zajść jak gdyby dopiero uzupełnia. I na koniec jeszcze powiem, że 2 lata temu w Teatrze Nowym powstał jeszcze jeden podobny, też dotyczący tej tematyki spektakl, wyreżyserowany przez reżysera, scenografa Bzyka, który na podstawie tej sztuki Czerwiec oskarżony 56 Izabeli Cywińskiej, Janusza Michalskiego i Wernickiego stworzył spektakl pod tytułem Gorączka Czerwcowej Nocy. A żeby było śmieszne i żeby jeszcze było zupełnie już tak zamknięte całkowicie i zakończone te gadanie, może niepotrzebne i za długie, Bzyk wykorzystał moje zdjęcia z tego spektaklu do scenografii. No, więcej nie powiem, bo pozostawiam ocenę. No nie można, więc pozostawiam ocenę Państwu, przyszłym pokoleniom i no nie wiem komu. Bo jeszcze jeżeli na przykład ktoś się zgadza na to? Nie poproszono o zgodę, nie zapłacono nic, a jeszcze przeciwnie, była ingerencja w dzieło sztuki, w dzieło autora, czyli pocięli moje zdjęcie, podobne tam jest, to takie pokażę kiedyś, pocięli w takie bryty, powiększyli w bardzo dużym formacie, 5 kawałków z lewej strony sceny, 5 kawałków z drugiej i to stanowiło scenografię. Bzyk wziął ciężkie pieniądze, a ja dostałem tak zwaną figę z makiem. Ale to tyle. Czyli dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo w takim razie. Te pisma, bo w tym piśmie, które wczoraj się ukazało, bezpłatnym, notabene w środku na rozkładówce jest o tej właśnie wystawie. Przyjechało sobie dzisiaj rano świeżo.